Urząd Miejski w Gnieźnie zaprasza po raz piąty najmłodszych do udziału w konkursie Zostań Herosem Niepodległości. Zabawa to prosta zachęta, by 11 listopada w czasie Święta Niepodległości byli przebrani za postać z epoki, kiedy Polska odzyskiwała swoją suwerenność. Konkurs adresowany jest do uczniów, dzieci z przedszkoli, ze szkół podstawowych, zarówno niepublicznych, jak i publicznych. Do 4 listopada zachęcamy do tego, aby swoje zgłoszenia przesyłać. Informacje na ten temat znajdą wszyscy na stronie gniezno.mog.gniezno.pl. Zarówno regulamin, jak i kartę zgłoszeniową można w tych miejscach pobrać. Zgłaszać mogą nauczyciele, opiekunowie grup do 3 osób z każdej placówki. Także zachęcamy do tego, aby jak najliczniej najpierw może przeprowadzić konkurs w placówkach, wyłonić tych, którzy najlepiej mogą reprezentować daną szkołę czy przedszkole i 11 listopada pokazać siebie wśród razem z mieszkańcami, z tymi, którzy do Gniezna przybędą, bo właśnie 11 listopada w ramach uroczystości będzie finał, wręczenie nagród i ogłoszenie wyników. Przebrania były różne i wcale nie trzeba wybierać bohatera, który znany jest wszystkim z imienia i nazwiska. Co roku tak naprawdę dzieci, bo myślę, że to głównie dzieci, ale pewnie razem z rodzicami, z opiekunami potrafią nas zaskoczyć, bo zarówno osoby tak jak Józef Piłsudski, który potencjalnie z tym odzyskaniem niepodległości najczęściej wymieniano jest osobą, są również wymieniane osoby, które tak naprawdę nie tylko czynem, ale piórem starały się walczyć. Wśród tych osób jest także wiele kobiet i to bardzo cieszy, że dużo dziewczyn tak naprawdę w postaci sprzed 104 laty wciela się i pokazuje je, przypominając o nich i mówiąc o tej historii, która właśnie 104 lata temu miała miejsce. Że część tych osób naprawdę nas zaskakiwała, nie były to, mówię, tak naprawdę tylko żołnierze, bo w dużej mierze dziewczyny również przebierały się za sanitariuszki, za sanitariuszy przebierali się chłopcy, którzy także w Powstaniu Wielkopolskim za te postaci starali się jakby uhonorować i przypomnieć. Natomiast wiele także tych artystów, tych, którzy walczyli piórem, nie tylko czynem w zbrojnie, również było przypominanych i wspominanych. Za najlepsze przebrania są oczywiście przewidziane nagrody.